Wow. Hop! Hop! Dobrze. Patrz, całe przeleciałem. Patrz, zdążę. I kto na głowie pomidora wyląduje? Kto pierwszy? Święty czy ja? Jeżeli cenisz moją twórczość i chciałbyś mnie wesprzeć zupełnie za darmo, wystarczy, że wejdziesz w zakładkę Sklep z przedmiotami. W prawym dolnym rogu naciśnij przycisk Wesprzyj twórcę, a w okienku wystarczy, że wpiszesz mój nick Gaming with Farel. Jeżeli to zrobisz, napisz w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Dziękuję ci bardzo. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym zwariowanym odcinku z Trio Plac. Zabawiacie się ze mną Szaku TV. Siemanko. Siemaneczko. Święty, siema. Siema. Oraz Michael YouTube, yo. No, siema no. Moi drodzy, dzisiaj przedstawię wam kolejną super customową gierkę, która nazywa się Downhills. Zbudowaliśmy dzisiaj dla was tor. Zobaczcie, jak on kozacko wygląda. Startujemy na miejscówce gry z wyzwaniami i nasz tor ciągnie się aż prawie do pomidorowego przysiłka. Tutaj mamy taką fajną prostą, gdzie musimy później sobie zagrindować po takich poziomych, nie wiem, cegłówkach. Później mamy tunel z daszków. Później taki fajny zjazd, wyskok. Musimy wylądować. Oczywiście przypominam, że nie używamy lotni. I na końcu jest strefa z trapami. Jeżeli ją przejdziesz, na końcu masz bounce pad, od którego możesz się odbić i musisz wylądować, nie wiem, na głowie pomidora. Może być na głowie pomidora, panowie? Tak, ale trzeba tam już użyć tego, lotni. A tam już trzeba użyć lotni, no dokładnie. Okej, panowie, to zmienimy sobie drużynę. Będziemy zmieniali się torami. Pamiętajcie, kto jaki ma tor. Okej, to co? Na 3-4? Tak, zero tak, punktów. Nie. Przejazd na zero. Okej, 3-4. Poszli. Poszli. Tu mamy drzwi. Drzwi są otwarte. Okej. Wow! No! No ja niestety odpadłem. A wam jak idzie? Chłopaki oszukują. Okej, robimy próbę. Numer 2. Dawajcie chłopaki na miejsca i lecimy. Raz, dwa, trzy. Go! Alright, hop. Hop! Dobra, udało się. Widziałeś? Udało się, dobrze. Tu musisz lotni użyć, parę. No, nie trzeba. Uwaga, uwaga. No, niestety trzeba, no. Myślałem, że nie będzie trzeba. No! No ja niestety odpadam. O jeden skok za dużo. Okej, robimy próbę numer 3. Farel teraz leci środkowym torem. Poszli, panowie. Go! Dobra. Cyk. Cyk. Poszedł. Elegancior. To już rozłożył lotnie. Dopiero tutaj można, panowie. No. Dobra, udało mi się jakoś. Zahamowałem kogoś. Kto nie ma lodu? Ja nie mam lodu. O kurczę. Dawaj. Ej, to miało być szybko i niebezpiecznie. Na razie jest wolno. I słabo. Wow. Yes. Tunel z daszkami, kurczę. Najgorzej, ej, ten tunel jakoś jest niewymierzony chyba, dobra. Wymierzony. Jest wymierzony? Tak. Może ja jeszcze nie potrafię, nie mam takiego skilla. Okej. Nie, no to jest bez sensu tu z lotnią. Okej, widzę, święty już rozgrzany, czas na rundę numer 4. Poszli. Dokładnie. Ta-na-na-na-na. Jazda. Dobra. Ale tu jumpy są. Hop. Kurde. Dobrze. Dobrze? Dam radę. Ja też. Dalej. W sumie, jakbym musisz tak zrobił... Musisz używać, żeby wpaść w ten, nie? Poślizg, raczej w prędkości nabrać. No. No, faktycznie, dobra. I teraz tutaj... Bokiem, patrz, poszedł! Prawie cały, ajajaj! Za wąski ten tunel, ty poszedłeś? Cały? A, kurczę, święty kozak. Dobra, uwaga, tutaj nie trzeba lotni, bo jest bounce pad. Nie, bo zginiesz. Nie zginiesz, nie, masz bounce pad. Tutaj trzeba zrobić chyba jakąś większą dziurę. Patrz, zdążę! I kto na głowie pomidora wyląduje? Kto pierwszy? Święty czy ja? Jeszcze masz kostki na... lodu na nogach, zobaczymy. Szybko! Nie! Ja nie trafiłem! Ja stoję! Stoję na dole! Ej, też stoję! Patrz! Ja na górze, zobacz! Parę górce. Dobra, pięknie. A gdzie Michaelo? Ja spadłem. Michael Angelo, dobrze, no to robimy kolejną rundę. Powiem wam, fajnie to wyszło. Tylko wiecie co? Przebudujmy po tych bounce padach. Dodajmy jakichś tam trapów, czegoś fajnego. Zróbmy coś takiego. Trap tu, dobra. Mamy. Okej, teraz Szaku postaw tu trap. O, w tym miejscu. Dobra, może Michael. I w tym miejscu.
Okej, panowie, mi się wydaje, że teraz będzie całkiem spoko. Wracamy. Szybciutka rozgrzeweczka przed kolejnym biegiem. Będę biegł tam, pokazałem palce wam. Ja też pompuję, zobacz. Dobra, pompuj. Jeszcze jednego uczestnika nam brakuje tylko. Idę już. Ten się drapie po plecach, ja też się drapię po plecach. Kilofem lepiej. Jestem. Okej. To co panowie, teraz może o złote kalesony, co wy na to? Możemy używać grapplerów. 3, 2, 1, go! Wow. Hop! Hop! Dobrze. A, to już nie tu! Dobra, trudno, już włączyłem. Likwidujesz szaku, wpadł na prawa! Ale na tor mogę wrócić? Ale możesz, no stary, nie jest powiedziane, że... ktoś jeszcze nie zginie po drodze, co nie? Patrz, całe przeleciałem! Dobrze, Farel, lecisz. I tu teraz, który trap? Woo! Udało się! I tum. O nie! Lecę. Teraz na swój tron tylko wylądał. Farel zlikwidował wszystkich. I nie wylądował na głowie pomidora. A czyli... ja wylądowałem, dziękuję. A nie! Frajer! Dawaj fajta! Fajta, dawaj na dół. Dawaj smoku tibijski. Leżę. Okej, okay, czyli wiadomo kto jest King of the Castle. No szaku, wiadomo. Tak. Ej, koronę mu zerwałeś z głowy teraz. Trudno. Jest połączone? Dobra. Zakotwiłeś wszystko? Dobra. Czy nie ma tutaj połączenia? Jeszcze jest. I jeszcze... już nie ma. Dobra, tu kolejna noga zniszczona. Nie zawaliło się? Nie zawaliło się. Odwróć się. Okej, okay, wszystko się trzyma. Panowie, jak to mamy rozwalić, żebyśmy zdążyli? To powinno od dołu iść jakoś. Macie jakiś pomysł? T4 nie ma. Nie ma, nie ma. Właśnie. Dynamit by się tu przydał rzucić z tyłu i rura. Chyba tak, chyba będzie, trzeba będzie zrobić to dynamitem. Dynamit kilka sekund wybucha, nie? A będzie mieli chwilę czasu, żeby uciec. Dobra, czyli szukamy dynamitu szybko. Mam skołpę, ze skołpę może to zrobimy, co? Strzelę gdzieś tam w dół. No, żeby to dół może leciało, ten. Tak. Dobra, chodźcie na górę, zrobimy tak, że będę strzelał ze skołpy. Mówisz, nie chcesz tego rakietnicy? Nie, bo wtedy... jak strzeli dobrze, to ten, to pójdą te od dołu najpierw schoda, później biegniemy, nie? I to się... No. Dobra, bo... Dawajcie już. Jestem u góry. Mordeczki, nadchodzi kulminacyjny moment dzisiejszego odcinka. Będziemy niszczyli nas cały tor, po czym będziemy uciekali przed tsunami zniszczenia, o. Ale zadramatyzowałem, co chłopaki? Dobra, ja go zniszczę do wyboru. Boicie się? Boicie się? To będzie na 6 z plusem. Bieg na 6 z plusem. Tak, Szaku, teraz zniszczysz? A może Szaku niszczę, wylecie, ja go zniszczę. Szaku niszczy, dobra chłopaki, chodźcie. Lecz. Dobra. Szaku licz. Uwaga. 5. 4. Czekajcie, bo ja muszę wylądować. To nieźle. Myślałem, że to szybciej będzie. 5, 4, trzeba było liczyć od 20. 19. Dobra, okay. Do 3. Uwaga, 3. Święty, chodź tu. Do 3, 3, 2, to? Ja zniszczę od dołu, wy sami polecicie. Okej. 3. Dobra, mów kiedy. 2, 1, go! Poszli! Nie chciałem! Jak to się stało? Ej, ja od spodu rozwaliłem tylko. Ja, dziękuję. No to pooglądamy sobie to po prostu tylko od dołu. Ja, dziękuję. Ale lipa. Ej, pierwszy raz coś takiego się zdarzyło. Przecież powinno iść to wszystko ładnie po kolei. Po kolei powinno iść. To szybko może poszło jakoś, nie wiem. Bo szybciej to... Nie, mogliśmy najpierw skończyć, później on odpali, bo to i tak leciek był. Tak trzeba to zrobić. Trzeba było tak zrobić, no nic moje kochani, niestety nie wyszło. Ale mam nadzieję, że wam się tak podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie do Michaela, do Szaka. Odwiedźcie mojego Discorda oraz możecie pod nowym zdjęciem na Instagramie napisać komentarz, że jesteście z odcinka, a odwiedzę twój profil. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, you!